Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna część serii Czy Bóg zachowa swoich? I dzisiejszy odcinek, 11, ma tytuł, że możemy być pewni tego, że zbawienie jest nieutracalne na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, to znaczy dzięki śmierci Chrystusa. Taki jest argument dzisiejszy, że to, że zbawienie jest nieutracalne, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, to jest oparte na doskonałym dziele, na doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. Otwierając to dzisiejsze spotkanie, chciałbym przeczytać Dzieje Apostolskie, rozdział 20. Tutaj mamy bardzo wyraźne słowa w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Czyli widzimy jednoznacznie, że Słowo Boże oznajmia nam, że chrześcijanie zostali nabyci świętą krwią Bożą. Jest nawet taka piosenka w świecie, nagrana przez Kult, taki zespół. Nie reklamuję tego zespołu, ale tam właśnie nawet ludzie niewierzący wspominają, że krew Boga została przelana w momencie, gdy Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Więc doskonale zbawiony jestem, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, na podstawie tego, że Chrystus umarł za grzesznika, takiego jak ja, takiego jak ty. Więc pewni możemy być, że zbawienie jest nieutracalne dzięki śmierci Chrystusa. Śmierć Chrystusa bez wątpienia jest największym wydarzeniem, jakie świat kiedykolwiek widział. Jest ono w centrum Bożego planu odkupienia i jest wyrazem Jego serca. Był to punkt kulminacyjny przyjścia Chrystusa na ziemię. I to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, stało się bramą wiodącą do podstaw nieskończonej łaski i przychylności Bożej. Na tej podstawie stało się możliwe miłosierdzie i na tej podstawie stało się możliwe udzielenie łaski grzesznikom. To są dwa różne terminy. Miłosierdzie i łaska. Miłosierdzie to jest stan, w którym Bóg nie daje tego człowiekowi, na co człowiek zasłużył. A łaska to jest to, kiedy Bóg daje człowiekowi coś, na co człowiek nie zasłużył. Czyli miłosierdzie powstrzymuje się z wykonaniem na przykład kary, a łaska obdarowuje niebem grzesznika, na które to niebo człowiek nie zasłużył. Grzesznik nie zasłużył na niebo, a dostaje z łaski niebiańskie obywatelstwo. No więc to jest możliwe na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie śmierci Chrystusa jest możliwe odkupienie wszystkich ludzi, udzielenie im miłosierdzia i łaski teraz, w czasie, kiedy nie ma żadnego aktywnego przymierza. I też na podstawie tej śmierci będzie możliwe w nowym przymierzu właśnie to wspaniałe dzieło, jakie spotka Izrael i Judę w
czasie Nowego Przymierza przez 1000 lat. Mamy to opisane w Słowie Bożym. To właśnie dokonuje doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Pewni możemy być dzięki śmierci Chrystusa. I śmierć Chrystusa jest prawdziwym cudem, gdyż to właśnie Bóg umarł na krzyżu Golgoty. Bóg, odwieczny Syn Boży, który objawił się w ciele, umarł na krzyżu Golgoty. Całe stworzenie zostało poruszone do głębi. Aniołowie Boży skryli twarze, pochylili serca. W środku dnia, w samym środku dnia, między godziną 12 w południe a 15, potężne słońce zaćmiło się, stało się ciemno. Zaćmienie słońca, takie wynikające z pór roku, trwa kilkanaście minut. Tutaj przez 3 godziny było ciemno na całej ziemi, gdzie w Izraelu w tym czasie było między 12 a 15. I ziemia zadrżała. Sam Bóg, Ojciec, odwrócił swoją twarz od swojego Syna. Widzimy to w słowach, które Pan Jezus powiedział między innymi na krzyżu Golgoty. 22 psalm mówi te słowa, zapowiada je znacznie, znacznie wcześniej. Psalm 22. Tutaj są to znamienne słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Tutaj psy z sąsiedztwa próbują nadać tło temu psalmowi, bo w 17 wersecie jest: oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Więc widzimy jednoznacznie: Boże mój, czemuś mnie opuścił, wołał Pan Jezus. I Bóg Ojciec odwrócił swoją twarz od swego Syna. A wszystko to dlatego, aby dokonane zostało doskonałe zbawienie oraz aby przekleństwo i zapłata za grzech zostały raz na zawsze dokonane. Dlatego nasze poczucie pewności, nasza nadzieja w Chrystusie nie zawodzi. Jest nieutracalne zbawienie, dlatego że doskonałe dzieło wykonał Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. I tutaj kilka miejsc ze Słowa Bożego jeszcze przeczytamy. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, mówi tłumaczenie gdańskie. Natomiast brytyjskie, 1 rozdział Ewangelii Jana, 29 werset. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus przez te 3 godziny ciemności miał na sobie włożony grzech. Nie wcześniej i nie później. Na krzyżu został grzechem uczynionym za nas. I kolejne miejsce to jest Hebrajczyków, 2 rozdział, 9 werset. Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował, mówi Gdańska, albo przekład brytyjski,
aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Czyli widać jednoznacznie, że ta śmierć na krzyżu Golgoty była po to, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował Pan Jezus. Hebrajczyków, 2:9. I jeszcze jest 1 list Jana, 2:2. Gdański jest ten werset w ten sposób przedstawiony, a on jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Lub jak mówi tłumaczenie brytyjskie, on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jest to jednoznaczne, że Pan Jezus Chrystus przez doskonałe dzieło na krzyżu umarł, ubłagał za grzechy nasze i za grzechy wszystkiego świata. Nie ma już podstaw do tego, żeby kogokolwiek za jakikolwiek grzech skazać, bo cały grzech całego świata wziął na siebie Pan Jezus Chrystus, gdy wisiał w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty. Wartość śmierci Chrystusa jest tak ogromna, że Pismo ogłasza, tutaj widzimy, ludzi zgubionymi już nie na podstawie ich własnych grzechów, ale na podstawie tego, że nie przyjęli odkupienia, jakie zgotowała ofiara Chrystusa. I to jest kluczowe, żeby to rozumieć, że indywidualne grzechy, jak i grzech mieszkający w ciele, nie jest już podstawą, bo to Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zgładził, zlikwidował. Nie ma już takiego problemu jak indywidualne grzechy. I to jest jednoznaczne, że na podstawie tego, że Jezus Chrystus umarł, jak mówi 1 list Jana, 2:2, że On jest ubłaganiem za grzechy całego świata. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Jest to jednoznaczne i jednym wielkim, godnym potępienia grzechem wszechczasów jest nieuwierzenie w Syna Bożego jako Zbawiciela. To jest w zasadzie jedyny teraz możliwy punkt, który może człowieka zachować w potępieniu. A przecież kto jest zbawiony? Właśnie już uwierzył w Pana Jezusa jako Zbawiciela, a więc jest zbawiony raz na zawsze. Zbawienie jest nieutracalne, bo już przyjął Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Jest to jednoznaczne, jest to pełne pewności. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, mówi 3 rozdział Ewangelii Jana, 18. Przeczytam to z tłumaczenia brytyjskiego również. Czyli Ewangelia Jana 3:18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak mówią słowa Boże. Pan Jezus Chrystus te słowa wypowiedział. Czyli kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony, nie trafi w ogóle na rozprawę sądową. Ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że wiadomo, co na tej rozprawie będzie. Będzie prosta rzecz. Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Nie? No więc jezioro ognia. Jedyna rzecz, która będzie punktem. Czy przyjąłeś Syna Bożego? Kto ma Syna
ma ojca. Kto nie ma syna, to nie ma ojca. Czy uwierzyłeś, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym? Że On jako odwieczny Syn Boży przyjął ciało podobne do naszego, z wyjątkiem grzechu, i stał się doskonałą ofiarą za grzech, za ciebie. Można rozbudowywać te pytania albo spytać najprościej, czy wierzysz w Jezusa? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, powiedział apostoł Paweł do nic nie wiedzącego o religii zakapiora, który był strażnikiem więziennym w rzymskim więzieniu. I on uwierzył w Pana Jezusa i został zbawiony. Więc uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jest podstawową, jedyną rzeczą. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jana 16:9. Z grzechu, iż nie uwierzyli we mnie. Ewangelia Jana 16:9. Z Brytyjki. O grzechu, iż nie uwierzyli we mnie, albo o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Czyli widzimy jednoznacznie, że niewiara w Pana Jezusa Chrystusa jest jedynym potępiającym faktem. A więc dziecko Boże, które uwierzyło w Pana Jezusa, jest już zbawione raz na zawsze. Kto jest zbawiony, na zawsze jest zbawiony, nieutracalnie zbawiony. Nie da się zbawienia stracić, bo zbawienie jest nieutracalne. Jeśli zatem prawdą jest, że zgubieni obecnie nie są z powodu ich indywidualnych grzechów, jak już wcześniej powiedzieliśmy, za które to grzechy już Chrystus zapłacił, tym bardziej prawdą jest, że dziecko Boże nie może zostać potępione z powodu któregokolwiek ze swoich grzechów. Podczas gdy zbawieni będą sądzeni za swoje życie i służbę, albo oceniani za swoje życie i służbę, nigdy nie będą oskarżeni przed sądem Bożym za swoje winy i upadki. Jako że te wszystkie winy zostały zapłacone w pełni odkupieńczą śmiercią Chrystusa, Zbawiciela. I dlatego w Rzymian 8 rozdział, 1 werset Gdańska mówi tak, Biblia. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, ale według ducha. 8:1 Rzymian, jeszcze przeczytam. Z Biblii Brytyjskiej. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jest to jednoznaczne. Dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, nie ma żadnego najmniejszego potępienia. Jeśli zerkniemy jeszcze do pewnej ciekawej rzeczy, związanej z tym naszym faktem, który dotyczy tego, że zbawienia utracić się nie da, to powinniśmy rozumieć to, że Bóg ma to do siebie, że wychowuje chrześcijan. I moje doświadczenie jest takie, że już minęło 30 lat, bo dzisiaj mamy sierpień 2020 roku. A ja uwierzyłem Panu Jezusowi Chrystusowi w czerwcu 1990 roku. Stąd
Minęło już 30 lat, odkąd Duch Święty doprowadził mnie do decyzji zaufania Chrystusowi. Przez ten cały czas przeżyłem wiele wzlotów i upadków. Myśląc o tym, przypomina mi się stara zasada z czasów komunizmu, ale schrystianizowana na podstawie listu do Rzymian. Czy się stoi, czy się leży, do Pana Jezusa się należy, jak się jest zbawiony. I to jest prawda. No, nawróciłem się, jak już komunizm w Polsce teoretycznie w 1989 roku zakończył się historycznie. W praktyce myślę, że to będzie dopiero możliwe, jeżeli moje pokolenie wymrze, bo taki homo sovieticus jest jeszcze we mnie, choć ja byłem tylko dzieckiem w czasie komunizmu. Oczywiście, jeśli Pan Jezus wcześniej nie wróci, bo jeżeli wcześniej wróci, to Antychryst zaprowadzi swoje rządy. Nie wiemy, czy one będą bardziej wolnościowe, czy bardziej podobne do rządów Pinocheta, czy bardziej podobne do rządów Hitlera, czy bardziej podobne do rządów Nebukadnezara, czy no właśnie szkoda fantazjować, z Biblii tego nie da się wyciągnąć. I jeżeli teraz już wiem, że czasem upadam, czasem chodzę gór grzbietem, lecz moja dusza na zawsze związana jest z niebem. Czyli wiem, że jestem niebianinem. Czy stoję, czy leżę, do Pana należę. Zbawienie jest nieutracalne. Jest całkowicie oparte na doskonałym dziele Pana Jezusa Chrystusa. I nie da się go utracić. I jak patrzę na historię mojego życia praktycznego, to musiałem w życiu przebrnąć przez różne doświadczenia, ale Święty Boży Duch nigdy nie machnął na mnie ręką. Kiedy zdarzało się, że byłem kapryśny i uparty, że nie chciałem ugiąć się przed Bogiem i pokutować z powodu mojego buntu i oporu, wtedy no, nie przypadkiem jest powiedziane, że Pan Jezus jest pasterzem, którego laska pociesza mnie, kij i laska. I tak właśnie jest w życiu chrześcijańskim, że pasterz taką owieczkę, która oddala się od Pana Jezusa, bierze między kij i laskę i łamie nogi takiej owieczki. I potem ta owieczka już nie łazi swoimi drogami. Musi być niesiona przez Pana Jezusa na rękach, przez swojego pasterza na rękach. I przez ten czas, kiedy ma połamane nóżki, zanim się te nogi zagoją, jest noszona cały czas przez pasterza, przywiązuje się do pasterza i potem, jak już nogi się zagoją, to trzyma się bliżej pasterza. I tak działa łaska Boża. W Hebrajczyków jest to porównane do ojców, którzy karcili swoich synów. Nie jest powiedziane, jak oni karcili. Jest użyte słowo smaga, które jest podobne do tego, że po prostu takiemu niegrzecznemu dzieciakowi się należy jakaś dynamiczna kara. Teraz jest to niepopularne, ale w tym obrazie o to chodzi, że Bóg Ojciec zachowuje sobie prawo do tego, żeby swojemu niegrzecznemu dziecku zwyczajnie dać jakąś karę. I jeżeli Bóg chłosta
dzieci to są to jego dzieci, a nie bękarty, czyli dzieci z nieprawego łoża, bo dzieci z nieprawego łoża nie ma potrzeby karcić, nie obchodzą nas one, tak? A więc karcił mnie Bóg po to, aby przywrócić z powrotem na właściwe miejsce społeczności z sobą do czasu, aż nie zawróciłem ze swojej złej drogi, błędnej drogi. Czy się stoi, czy się leży, do Pana Jezusa się należy. I to, że byłem karcony, nie oznacza, że przestałem wtedy być dzieckiem Bożym, bo nie przestałem być dzieckiem Bożym w momencie, kiedy dostawałem lanie. Tak jak dzieje się to w rodzinach, gdzie dziecko zasłuży na karę, to fakt, że zostaje ukarane, nie oznacza, że przestaje być dzieckiem. I to, że dziecko jest niegrzeczne, nie oznacza, że dziecko jest wyrzucone od razu z rodziny. Dalej jest dzieckiem. Dalej jest własnym dzieckiem. I nasze dzieci nie przestają być dziećmi, kiedy są niegrzeczne. I trzeba je doprowadzić do porządku. Właśnie dlatego je doprowadzamy do porządku, bo zależy nam na ich wychowaniu. Gdyby nam nie zależało na ich wychowaniu, to trzymalibyśmy je bez korekty. A co mnie to obchodzi? Rób ta, co chce, ta, wyście nie moje dzieci. Prawda? To tylko o własne dzieci się człowiek, jeśli je kocha, troszczy o ich rozwój, o ich właściwe chodzenie. I jeśli karcimy swoje dzieci, to nie dlatego, że je odrzucamy, ale właśnie dlatego, że chcemy je wychować, bo zależy nam na ich przyszłości. I dlatego ja też z tego się uczę, że Duch Święty zaczął nas wychowywać w momencie nawrócenia i nie zatrzyma się, aż nie dokończy tego, co on zaczął. To jest jednoznaczne, że możemy z tej lekcji wyciągnąć wniosek. I jeszcze jest jedna ciekawostka taka praktyczna, ponieważ Pan Jezus Chrystus jest przedstawiony jako oblubieniec, jako małżonek Kościoła, Kościół to chrześcijanie, zbawieni z łaski Bożej, to w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę na pewną niesymetrię. Niesymetria ta jest w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 10 i 11 werset. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. Żona, Kościół. Mąż, Chrystus. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Jak widać, żona ma męża nie opuszczać. Ale jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem na nowo pogodzi. Zwróćmy uwagę na to, że mężczyzna w ogóle nie ma prawa się rozwieść. A niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. W ogóle nie jest powiedziane, tak jak do żony, a jeśli by się rozwiódł z żoną, niech pozostanie nieżonaty, albo niech się z żoną pojedna. Dlaczego w tym obrazie tutaj wyraźnie widać tą niesymetrię? O ile żona, jeśli trafi na patologicznego męża,
to Pismo mówi, żona męża niech nie opuszcza. Ale jest ten zawór, że zdarzyć się może. I jest przykazanie na tę okoliczność. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Czyli ten mąż ma czekać cały czas. Niewzruszony, gdy nawet coś się nie uda w małżeństwie. Może był złym mężem. Nie ma mąż prawa w ogóle się rozwieść. W ogóle. Tylko jest zawór bezpieczeństwa na wypadek, gdyby żona jednak opuściła męża. I to pokazuje jednoznacznie, że Chrystus, który jest oblubieńcem, w ogóle nie porzuca. On czeka. Jest gotów. Nawet jeśli żona zawiedzie, jeśli nawet chrześcijanin upadnie, to dopóki żyje mąż, jest związana z mężem. Tak mówi Słowo Boże, że żona, dopóki żyje mąż, jest związana z mężem. Wiadomo, że Chrystus nie umiera. On już zmartwychwstał i nie będzie nigdy ten związek rozwiązany. Nawet te wszystkie okoliczne argumenty jednoznacznie pokazują, że zbawienie jest nieutracalne. Nie da się utracić zbawienia, bo Jezus nigdy nie zawiedzie. Złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty i jest to doskonałe dzieło pojednania, na którym spokojnie możemy polegać. Jeżeli nawet ja nie dochowuję wiary, to On pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może, bo Pan Jezus taki jest, że On jest taki, że na Nim można zawsze polegać. Jak 30 lat temu byłem na ewangelizacji jako ateista, to w pewnym momencie ten kaznodzieja, którego słuchałem uważnie, bo moim celem na ewangelizacji było być i wywrócić wiarę mojego kolegi, który zaczął się po prostu w stronę chrześcijaństwa oddalać z naszej świeckiej przyjaźni. Był to mój kolega, z którym po prostu kolegowałem się jako człowiek niewierzący i w pewnym momencie zaczął wierzyć w Chrystusa. Zaprosił mnie na ewangelizację i chcąc ratować naszą przyjaźń, nasze koleżeństwo świeckie, poszedłem na tę ewangelizację. To też jest wskazówka, jeżeli twój niewierzący przyjaciel, kolega, z którym znałeś się jeszcze jako niewierzący człowiek, nie chce pójść na ewangelizację, to znaczy, że to nie był twój prawdziwy przyjaciel. To był mój prawdziwy kolega, przyjaciel i chciałem pójść na tą ewangelizację, żeby wysłuchać, w co wpadł mój kumpel od wódki, narkotyków i innych używek i ratować chłopa, bo zwariował. Kumpel od flaszki mi sfiksował. Poszedłem na tą ewangelizację i bardzo uważnie słuchałem, będąc zajadłym ateistą, bo wtedy byłem ewolucjonistycznym ateistą. Już bardzo dokładnie znałem wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania z materialistycznego punktu widzenia, a byłem wspierany przez swojego bezbożnego dziadka, który był rewolucjonistą, czerwonym komunistą. W tamtym czasie były takie idee, kto jest twoim idolem i dlaczego Lenin. Nosiliśmy w klapie gwiazdę czerwoną z brodatym Leninem na mundurkach z własnego przekonania. Bo mieliśmy po prostu tak narobione przez propagandę komunistyczną w głowach. Kolega z klasy i kolega o rok starszy, jego marzeniem było pójść do SB.
kończył technikum i szedł z oddaniem do SB, Służby Bezpieczeństwa Komunistycznej. To było ich przeświadczenie, że to jest jedyny sposób na przyszłość, budować socjalistyczną, bezbożną ojczyznę. A że komunizm dogorywał, pojawiła się jakaś dziwna idea solidarności w naszych głowach. Widzieliśmy, że jest to coś, co psuje nasz kraj, zatem nasz zapał był jeszcze większy, żeby ratować komunistyczną ojczyznę. To kształtowali w nas nauczyciele w szkołach. I byliśmy poddani takim trendom. I ja taki właśnie naładowany tym komunizmem, materializmem, przekonany, że religia to jest opium dla ludzi, zupełnie zgubna droga, która niszczy, wykoleja, chce jedynie spowodować, aby naszą kochaną, socjalistyczną Polskę Rzeczpospolitą Ludową zniszczyć. Poszedłem na tę ewangelizację. I tam ewangelista powiedział jedną rzecz, która wywołała mnie. Znaczy on powiedział znacznie więcej, bo spotkanie trwało 2, a być może 3 godziny. To nie tak jak teraz 15-minutowi ekspresowi ewangeliści. Wtedy ewangelizacja to było wydarzenie na pół dnia. I ja już tam słuchałem dokładnie, uważnie, ale w pewnym momencie powiedział ewangelista coś takiego. Kto chce iść za Jezusem, niech wyciągnie rękę do góry, wyjdzie na środek, będziemy się modlić. I wtedy przeszyło mnie takie przekonanie, które do dziś mi towarzyszy. Wszyscy mnie zawiedli. Ja sam się zawiodłem na sobie. Ja sobie samemu nie mogę ufać. Nie mogłem ufać żadnemu z towarzyszy swoich, z rodziców, dziadków, pradziadków, nauczycieli. Wszyscy to byli ludzie, którzy mnie oszukali. Mniej lub bardziej, ale oszukali. A tylko Pan Jezus Chrystus nigdy mnie nie oszukał. Nigdy. Choć wcale go nie szukałem. Choć wcale go nie pragnąłem. Choć moje wszystkie działania zawsze były przeciwko niemu. I wtedy wyszedłem na środek. Uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa na podstawie tego, że ewangelista powiedział: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierzyłem w Pana Jezusa i zostałem zbawiony, bo zbawienie jest z łaski na podstawie doskonałego dzieła krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Możemy być pewni dzięki śmierci Chrystusa. Chrystus złożył swoją doskonałą ofiarę z samego siebie. Stał się grzechem za nas. Wszystkie nasze grzechy zostały włożone na Chrystusa w 3 godzinach ciemności. I teraz nie ma już w ogóle kwestii grzechu. Jest tylko pytanie, czy uwierzyłeś w Pana Jezusa. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 11. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Na podstawie śmierci Chrystusa możemy być bardziej niż pewni. Możemy mieć niezachwianą, niezawodzącą nadzieję na życie wieczne, bo nadzieja nie zawodzi. Nadzieja jest mocniejsza niż pewność. I wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pan Jezus Chrystus dokonał doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne i możesz w pełni zaufać Panu Jezusowi. Zatem zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, Skrytka 31,
63500 Ostrzeszów to jest adres, na który możesz napisać, aby otrzymać bezpłatnie Nowy Testament. Postaram się go zorganizować dla Ciebie. Możesz też SMS-em taką prośbę wysłać. Telefon 739089088. Możesz też e-mailem czytaj.biblie@onet.pl. Możesz też na stacjonarny adres we Wrocławiu do mnie napisać CMS/328-50950 Wrocław 68. Zatem z Bogiem. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi. On Ciebie nigdy nie zawiedzie. Niech Bóg Ci błogosławi.